cię, gubernatorze! Na tej góralskiej oborze! Das ist kein Angriff. Das ist ein Akt der Selbstverteidigung. Wir werden die Korallen aus dem polnischen Schlamm befreien. Ej, byście gazdowali, góroli wspierali, góroli wspierali. Nie pytam, jak ci się podobał film, no bo sam brałeś udział w tym filmie, ale powiedz, dlaczego się zdecydowałeś, bo jednak nie wszyscy chcieli współpracować z Koszałką, z reżyserem. Nie chcieli współpracować. Ja ciągle mi opory, że to nie, temat, którego nie wolno ruszać, nie da, no, takie, no a to, tu jest film zrobiony więcej jako taka opowieść, bajka barwna na kanwie z wydarzeń, które no, jednak były, uderzmy się w piersi, no a, ale myślę, że wewnętrzne rozterki, dylematy tych ludzi zostaje tylko pokazane dość wyraźnie. Łaszczowcy młodych kiesie ku sobie mają. Ona jest moja. Wola ojców. Nie chcę, nie chcę. Aj łapiec, ja sam łapiec, łapiec. Gdzie wszystko będzie? Ka idziesz. Ojciec ci zabronił. A ty zawsze robisz to jako kozę, nie? Byłeś konsultantem też gwary. No trzeba przyznać, że tutaj bardzo ładnie ta gwara wybrzmiała. Starali się. Jeden to wychodziło lepiej, drugi może, ale wszystkie teksty gwarowe zostały. Miałem w ręce, jak to się mówi, i z literackiego, które mi zostaje podane, tłumaczyłem na gwarę w miarę, starając się, no. Nie wszystko czasami się da dosłownie tak przenieść, ale też dbaliśmy o to, byśmy byli często na planie, żeby wymawiali przynajmniej to prawidłowo. Będziemy żyć po swojemu, tak my zawsze chcieli. Jową brat z Niemcami tończyć bronił nie będę, ale ja nie mam zamiaru. Co by ci, co po nas będą, nie powiedzieli ze zawraty zdrajcy i skurwysyny. Na Krupówkach. Sklepy po zydach puste stoją. I wołem die Jungeschäfte. Za zdradę Polski góralska. Film robi wrażenie i powiedziałabym, że w sposób bardzo swobodny odnosi się do okresu II wojny światowej. Natomiast jest to obraz uniwersalny, pokazujący człowieka uwikłanego w dramat wojny. I myślę, że warto obejrzeć ten film i chciałabym, żeby się stał punktem wyjścia do dyskusji, do refleksji już takiej poważniejszej na temat właśnie II wojny światowej. Die Menschen der Tatra klauen keiner Macht. Wir teilen doch das gleiche Blut. Sind keine Polen, sind Korallen. Machen wir sich po swojemu. Tak my zawsze chcieli. Temat Goralen Folku to jest naprawdę trudna, złożona historia, ale powinniśmy o tym mówić. Tym bardziej, że kiedy przyjrzymy się faktom, to okazuje się, że tak naprawdę niewielka grupa górali podjęła współpracę z okupantem. I trzeba mieć odwagę, żeby sięgnąć do historii i wtedy z większą odwagą o tych złożonych, trudnych historiach rozmawiać. Nasi ojcowie, dziadowie służyli w armii cesarza i wrócili. Nasi też wrócą. Napisała pani książkę o tych badaniach, które prowadzili Niemcy tutaj na Podhalu. One też tutaj zaistniały w tym filmie. Tak, ja na początku współpracowałam z reżyserem
wspólnie z panią doktor Małgorzatą Maj, kiedy tutaj próbowałyśmy zebrać na Podhalu materiał dotyczący właśnie nazistowskich badań rasowych. No tak się złożyło, że zgłosił się do nas reżyser i oczywiście starałyśmy się udostępnić materiały, to wszystko, co udało nam się zebrać. I myślę, że ta historia, to odniesienie też tutaj zostało dobrze pokazane. Lista, na którą wpisywali się wasi krajanie. Dużo to nazwisk. Oj, dużo.